o 100 dolarów. Pierdolę to! Tym jednym ruchem Sony zgarnęło niemal cały rynek amerykański i nic w zasadzie nie było w stanie. Kurwa, minimalnie się nagrało i co z tego? No, jeba się to powiedzmy. Nie jest 5? Musiała być ogromnym ciosem dla Sega. Saturn zaczął się tu byłem. To, że konsola była trudna w programowaniu. Hasła reklamowe głosiły, że posiada ona aż 8 procesorów. To może i działało na wyobraźnię, ale niekoniecznie. No zajedziemy, powiedz, nie. Otwierając Wielkie. Need to pick up the pace. Need to pick up the pace. Sega nie mogła się nie macie. Konsola była tania, nie masz, kurwa. Chciała zarabiać głównie na grach. W Ameryce Sega wystarczała Fighter Daytona USA czy Panther Dragon były bardzo dobrymi tytułami. Ale późno nie jest mordy. Popularność jeża ustawiłaby grę w pozycji Widzenia. Zimie otwórzcie chuje. Kolejny profesor Hitachi, SK1, odpowiedzialny za
Wypełnił też funkcję koprocesora S2. Konsola obok CD-ROMu posiadała wejście na kartridże. Nie masz mu studio hangarczyna? Właśnie. Co ponad dźwięk tak dziwny? Nie był też tak mocarny jak zapowiadali. Kurwa! Kurwa! Targo! Kurwa, ała! Kurwa, cholerstwa, a tu ty tu pałbrzychem. Kurwa, jebana. Ja pierdolę. Tak, ma paski stopy. Przez biela. Kurwa, mnie zajebało, ja pierdolę. Marcin, stopy ci dobra, nie pierdol, ginę i co i chuj. Dużo? Działanie Rika ma, powiedz mi. Stop. Kurwa, ile byś miał szał, to skurwiel? Ale najważniejsze oczywiście są gry, a Saturn pomimo ja pierdolę. Ma w swojej bibliotece całkiem sporo ciekawych propozycji. Nie słuchaj, byś miał szał. Pił pierdolony. Ale nie mogło się równać z dynamicznym Tekkenem, który zostawił na Pride, a nie wbijanie na parę 10.
dalej dwie części Virtua Cop, które odświeżały Karmazin? W lotniczych maszynach, przenosząc akcje do przestrzeni 3D. Zegar i Championship, czyli wyścigi terenowe w arkadowym klimacie, które mogły się podobać, ale dlaczego masz się gnieździ na Czarnobyl bez tej cholery? Powiedz mi. Jeden dalej lubię. Jakie ja mam napier. Karma? Kurwa! Nie pierdol, nie skończę. Nie bać się. Idź, a czarno dać powiem. Ciekawostką jest fakt, że w Europie pierwszy pełny dysk Panzerdragon Saga pojawił się jako demo dysk dorzucany do czasopisma. Niewiele jednak to zmieniało. Na zachodzie Saturn był martwy i w Europie nikogo w zasadzie już nie obchodzi. Panzerdragon Saga pomimo rewelacyjnych recenzji nie mógł osiągnąć sukcesu. Na rynek rzucono zaledwie 10 tysięcy kopii. Sega próbowała również mocno wejść w rynek bijatyk 3D. Wiesz na co to? Czarno. Hi guys. If you can see the control video, you can see Czarno. Kurwa, no jak ty kierujesz? Kurwa jasna. Nie wygląda nie. Kurwa, co jest? Dawał duszny klimat bazy, który spóźniał się żądny Xenomorphy. Pojawiły się w sumie trzy gry z Sonikiem. Sonic 3D Blast był podliczynany na Sonic. Gra była w 2D, ale miała izometryczną grafikę. Co ciekawe, było, że chwały tam drugą grą był Sonic Genesis, kompilacja czterech części z Genesisa, ale zawierały bonusowy poziom całkowicie w przestrzeni 3D, który pokazywał, jak mógłby wyglądać Sonic Extreme. Niestety był to krótki etap, który można było skończyć na kilka minut. Na koniec wyścigi Sonic E. Nie zabrakło całkiem nie macie. Hi guys, nie masz mnie? I że jest tylko mi widać mnie czarą. W Europie i Stanach zyskał tytuł Die Hard Arcade, czyli Szklany Pułapki. Wynikało to z powodu, że Sega miała w garści licencję, więc dla dostępu marki. O ile Die Hard Arcade nie miał zbyt wiele wspólnego z filmem, dzięki licencji sprzedał się całkiem nieźle. Warto wspomnieć, że były różnice względem wersji filmowej. Amerykanie dostali tytuł bardziej dopasowany do przygód Johna McClane. Budynek, do którego przybywa, wygląda jak na kartonie plaza. Także część miejscówek została lekko zmieniona, aby właśnie to z obiekt 3D. Całkiem nowy gatunek. Wiesz, ale mam wyliczyć, powiem, będę okej, nie? Że pojawił się na Saturnie, obok pierwszej części. Proszę, nie zmienić głos. Dziejące się głęboko pod tym. Ale fuck! To są wielkie. Kurwa, to jest za dupy, już nie jestem wyjaśnił.
Odnów wszystko, ja pierdolę! Ale kurwa, nie chce mi się, jebie to. Kurwa, nie chce mi się grać. Kurwa, tam jeszcze mi łazi ten wieprz jebany. Kurwa, i załatw po mnie. Jak się obsługuje? Hopsa. Jak to się w ogóle obsługuje to wszystko? Broń mi albo coś, co? Halo. Nie, wraz wysadłem z mostu. Działał na systemie operacyjnym Windows CE. Nintendo zadebiutowało w
Ginę od jakichś ubóstw. Maximus 5, nie ma więcej? A, przez ścianę mnie zabił. Przecież to jest niemożliwe. Tego tam było granatnika, czy mam czegoś innego zapierdalać? Premierowy, pan Majka, który działa w granicy
gdyby się wklinęła w ścianę. Ja pierdolę, dostał mi 6 bomb i zginąłem. Postawienie takiego klota. Do konsoli zaprojektowano specjalny kontroler. Pierwsza wersja wpada. Balon był mocno krytykowany, bo czemu Microsoft wypuścił szerszą, mniejszą wersję. Ta z kolei posłuży jako podstawa do budowy kolejnych aparatów do zmiany pokrętowych 360 i WAN. Osobiście uważam, że to jest naprawdę bardzo przewyższająca. 10 marca 2000 roku Let's see you deal with this.
nigdy. I idę na strzała od niego. Przyglądając się obu wersjom, trudno poprzeć wrażenie, że jeśli muszą zaprogramować grę całkowicie od nowa na konsole, to w tym przypadku podejmie warto wspomnieć tutaj o Borough, który obok PC. Dalej uwielbiamy przez gracze Star Wars Knights of the Old Republic, czyli Kajkujka. Były grami od kultowa strzelanka Dur 3, jeszcze była kontrola, że dalej można wspomnieć o Kajkujka. Ja może raz napisz na Armstrong. Dalej niepopularny kamer Kajków i Znaczek 2. Były to tytuły. Zasarałem się. I on dostał jakieś 6 bomb na ryj. No, po twoje rady... Mówiłeś 3. PlayStation 2, konsola, która zdominowała rynek gier wideo przez... Kurwa, nie mogę w tą grać, nie mogę. Po prostu nie mogę. Aby cieszyć się niesamowitymi grami i filmami jakości DVD. Do dziś przez wielu uważana za jedną z najlepszych konsol, kiedy też powstały. To sprawiło, że PlayStation 2 wciąż pozostaje najlepiej w przydaniu. Cały czas nie wytrzymał. Zapraszam do. Pół przeżywasz, pół giniesz. Solo po opuszczeniu PlayStation doskonale się właśnie na to było. Pierwsza konsola potrafiła na PlayStation 2 Sony zaczęło zaraz po wypuszczeniu pierwszego PlayStation. Przypomnijmy, że koniec stulecia, jak i rok 1996 były latami ogromnych zmian. Technologia pędziła na łeb na szyję. Kolejny na rynku sprzętowym pojawiały się coraz to nowe akceleratory grafiki 3D, mogące pokazać I'm gonna go to the next one.
4. No to właśnie co robię? Mam na razie dwie. Stop the conveyor and check back containment.
To ty, no ja nie umiem. Dziękuję za oglądanie tej pięknej serii. Kulce, do usłyszenia. Dzisiaj bym nagrał najbardziej do...